Cześć, za mną South Bank Center, dokładnie Royal Festival Hall, miejsce, gdzie rokrocznie wraz z początkiem listopada odbywa się światowa wystawa z najlepszych zdjęć prasowych World Press Photo. Te dźwięki, które słyszycie za mną, to irlandzka muzyka, w rytm której tańczą mamy ze swoimi pociechami. Ale to nie jest główny cel, dla którego tutaj się znaleźliśmy, chociaż kto wie, może chętnie dołączę w tych podskokach do tych radosnych szkrabów. Zważywszy na to, że tegoroczne World Press Photo nie jest aż tak bardzo radosne, ale z pewnością przyciągnęło ogrom ludzi, bo naprawdę mimo tego, że jest niedziela, dzień wolny, to naprawdę bardzo dużo ludzi przyszło tutaj, żeby oglądać te zwycięskie zdjęcia tej najsłynniejszej wystawy świata. Za mną w tle zdjęcie zwycięskie, zdjęcie Duńczyka, który sfotografował parę gejów w jednym z hoteli w Sankt Petersburgu w sytuacji dość intymnej. Jak wiemy, albo być może nie wiemy, to powiem, takie zachowania homoseksualne, ogólnie pary homoseksualne są bardzo nietolerowane w krajach Rosji, w krajach byłego Związku Radzieckiego. Obok również ciekawe zdjęcie z Turcji. Dziewczyna, która uczestniczy, która brała udział w protestach antyrządowych. Czego by nie powiedzieć o wszystkich zdjęciach tej najsłynniejszej wystawy, zdjęć z życia, to na pewno poruszają. Wszystko to, co się działo, miało wpływ na to, co znajduje się tutaj za mną i ogólnie na tej wystawie. Bardzo dużo zdjęć, które niestety przedstawiają ból i cierpienie człowieka. I widać, ludzi to interesuje, bo ludzie tutaj przychodzą, widzą, komentują. To nie jest tak, że każdy sobie przechodzi tylko tak naokoło, patrzy o jakieś tam sobie zdjęcie. Nie, przychodziliśmy tutaj i widzieliśmy ludzi, którzy dyskutują a propos tych zdjęć, którzy czytają, chcą się dowiedzieć, chcą się podzielić tym, o czym myślą. Za każdym razem, jak jestem na World Press Photo, a bywałam i w Polsce, i tutaj w Anglii, to szukam jakiegoś takiego zdjęcia dla siebie. Niekoniecznie jest to zdjęcie wygrane. Zdjęcie z Chin. Dziewczyna, która jest prostytutką. W Chinach prostytucja jest nielegalna. Na komisariacie policji takie bardzo, bardzo smutne, poruszające zdjęcie. Może bardziej poruszające. Zdjęcie, które chyba też opłynęło cały świat, to zdjęcie robione z góry łodzi z imigrantami. Bardzo dużo krwawych zdjęć, dużo krwi na tych zdjęciach. I ogólnie takie trochę przygnębienie, że tyle złych rzeczy działo się w ostatnim roku na świecie.